Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 163. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. A dzisiaj zapraszam Was do tak zwanych holistycznych inspiracji, do inspiracji września. Jest to cykl, jest to seria, która pojawia się w tym programie od początku tego roku raz w miesiącu mam dla Was zbiór przeróżnych polecajek, właśnie inspiracji ze świata zdrowia, wellnessu, kultury, jedzenia i wielu, wielu innych. Naprawdę te kategorie są różne, one są ruchome. Każdy miesiąc rządzi się innymi prawami jest to wszystko podyktowane. Moimi doświadczeniami, i ja też często powtarzam, że bardzo jestem za tę serię sobie wdzięczna, bo to sprawia, że jestem o wiele bardziej uważna, doświadczając rozmaitych rzeczy w ciągu miesiąca, bo wiem, mam zawsze z tyłu głowy, że chcę się z tym wszystkim z Wami podzielić. Także fajnie, fajnie, że, fajnie, że słuchacie. Na początek chciałam Wam powiedzieć, że. W tym miesiącu wydarzyło się coś ważnego dla podcastu, tak jak wam wspomniałam parę odcinków temu. Było małe odświeżenie wizerunku. Zrobiłam sobie, mogę to przyznać, zrobiłam sama nową okładkę, która jest stworzona na bazie zdjęcia, które, które zrobiła mi Karo Ramos. pozdrawiam. Także jestem bardzo dumna z siebie, że ogarnęłam te trzy funkcje Photoshopa, ale też przeszczęśliwa, że Wam się to wizualnie podoba. Jest również nowa muzyczka, bo już poprzednie bębny za długo się zadomowiły chyba w, w tym programie. Jest minimalnie inne intro, i tak jak powiedziałam, cieszę się, że Wam też się to podoba. I mam taką mikrodygresję na sam początek, bo planując ten odcinek, myślałam o tym, że on będzie w dużej mierze poświęcony takim codziennym praktykom i rytuałom, bo z jakiegoś powodu właśnie tak upłynął mi wrzesień. Wiele nowych rzeczy wprowadziłam i one mi się sprawdziły. I co ciekawe, w ostatnich dwóch dniach nie zastosowałam prawie żadnych z tych rzeczy. Może nie żadnych, ale wiele takich praktyk codziennych, które są dla mnie bardzo, bardzo ważne zazwyczaj, po prostu mi nie wyszło, bo, bo mój plan dnia nieco uległ zmianie. I chciałam właśnie na początku zaznaczyć, że to jest okej. Okay. Ja sama staram się oduczać takiego zero-jedynkowego podejścia, bo jeżeli decydujemy się wprowadzić jakąś zmianę do naszego życia, to nie znaczy, że. Musimy stawać na wysokości zadania każdego dnia, bo trzeba być elastycznym. Nie możemy się zniechęcać. Czasami nie mamy ochoty czegoś zrobić, czasami nie mamy czasu. Innym razem po prostu coś nas zaskoczy. Akceptujmy to, mimo wszystko, wracajmy do tych dobrych praktyk. Ja też zdaję sobie sprawę, że podaję u siebie bardzo dużo różnych rozwiązań, które dla wielu osób mogą być nierealistyczne albo po prostu nieciekawe. I moim celem jest to, żebyście wy wybierali sobie te rzeczy, które brzmią dla Was interesująco, i te, które są dla Was do wykonania. A jeżeli się okaże, że nie są, to też odpuszczamy i idziemy dalej. No, taka mała wstawka ode mnie. Już za moment przechodzimy do inspiracji. Jeszcze tylko Wam powiem, że niezmiennie zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska, bo tam pojawia się jeszcze więcej wpisów relacji związanych z tematami podcastowymi. Ja też wrzucam playlisty tematyczne, co myślę, że może wielu osobom ułatwić słuchanie podcastu i wybieranie tych rzeczy, które są dla niego, dla niej ciekawe. Szczególnie, że podcast jest na antenie od ponad trzech lat. I wiele tematów, które, o które prosicie, które Was teraz mogą interesować, już zostały poruszone. Także polecam, zapraszam, i jeśli mnie słuchacie, to też będzie mi super miło, jeśli mnie oznaczycie na Instagramie. Ja z przyjemnością to zripostuję. Co do tych inspiracji wrześniowych, powiem szczerze, trochę taki dla mnie powrót do korzeni. <grych> Bo ja uwielbiam tematy kulinarne, jedzeniowe, foodisowe. I w tym miesiącu odkryłam bardzo wiele fajnych przepisów i produktów, i one są cudownie połączone z całą tą aurą. Jesienną. Jeżeli słuchaliście podcastu sprzed dwóch tygodni, czyli podcastu o TCM, o tradycyjnej medycynie chińskiej, to wiecie mniej więcej, jakie staram się mieć podejście do jedzenia i do gotowania właśnie w tym czasie jesiennym. I stąd właśnie dwie pierwsze inspiracje są zaczerpnięte prosto z medycyny chińskiej. Jest to czas, jeżeli nie słuchaliście, to zrobię wam małą, mały taki skrócik. Jest to czas, kiedy. Powinniśmy, chociaż jest to słowo takie dosyć ryzykowne, ale jest to, jest to czas, kiedy ja uważam, że, że dobrze jest postawić na rzeczy gotowane, na zupy, na to, co nas rozgrzewa. Też szczególnie, dlatego że mamy taki czas przeziębieniowy. I pierwszą rzeczą, która mnie oh, po prostu urzekła, jest konji. Miałam też długą rozkminę, czy to jest kongi czy konji, ale po, małym, po zrobieniu małego researchu wśród różnych osób w moim otoczeniu, stwierdziłam, że jednak zostajemy przy konji. Jeżeli się mylę, to dawajcie mi znać. Może najpierw wyjaśnię, co to jest. Konji jest to potrawa z ryżu. Jest to tak zwany klej ryżowy. Przyznaję się bez bicia, że ja go nigdy nie zrobiłam sama. Ale mam ten przywilej mieszkania w Warszawie, gdzie są miejscówki, które to konji przygotowują naprawdę bosko. I przyznaję, że moją ukochaną wersją jest ta z reginy w wersji z tofu i pakczojem. A jeżeli chcecie, żeby to było jeszcze pyszniejsze, to zamówcie do tego jako dodatek tego wybitnego bakłażana. I wow, jak to dodacie, to będzie, to będzie istny kosmos. Generalnie z. Z punktu widzenia medycyny chińskiej, konji, czyli ten klej ryżowy długo gotowany, bo to jest chyba proporcja 1 do 10 ryż i woda, jest jedną z najlepszych, najzdrowszych potraw dla naszego ciała, dla naszego trawienia. Jest to maksymalnie lekkostrawne. No i oficjalnie ich głos jest taki, że powoduje generowanie płynów ciała, wspomagając budowę krwi i hormonów. Ja wam nie będę tłumaczyła, co to znaczy. Zapraszam do odcinków o medycynie chińskiej i ja też y, często to u siebie powtarzam, że ja uwielbiam ekspertów. Może nie bez powodu taką, a nie inną formę ma mój program, bo kiedy spotkam osobę, której ufam w danej dziedzinie, ja po prostu wierzę w to, że to ona zrobiła ten research i oddaje się. Jej rekomendacjom czy słowom. Także medycyna chińska, moja Karo i też wiele innych osób bliskich mi ze świata zdrowia mówią, że konji jest fantastyczne i ja się pod tym podpisuję. I dodam Wam jeszcze, że a propos takich długo gotowanych zbóż, na przykład, to moim odkryciem było w podobny sposób przygotowanie owsianki. Ja co prawda zrezygnowałam ze słodkich śniadań, o czym może wam opowiem niebawem. Nie jest to absolutnie żadna rekomendacja czy też y, ulubieniec, inspiracja, dlatego że to jest kwestia bardzo indywidualna, ale robiąc sobie pewnego dnia y, owsiankę na kolację, właśnie skorzystałam z takich o wiele, wiele większych, raczej bardziej skrajnych proporcji i przygotowałam tę owsiankę z dużą ilością mleka i wody gotowałam ją ponad 40 minut i ona smakowała jak po prostu z brytyjskiego snu, jak właśnie to przypominają mi się. Wakacje w Szkocji, czy, czy, w ogóle mieszkanie w Szkocji, gdzie właśnie dostajemy na, na śniadanie taką kremową, puszystą owsiankę i głęboko wierzę, że właśnie sekretem jest to, że ona jest długo moczona, długo gotowana i jest to po prostu balsam dla naszego układu trawiennego. Także to tyle o konji. Drugą rzeczą, która też jest moją inspiracją pochodzącą z medycyny chińskiej i też jest od mojej kary, to jest kompot. Picie kompotu nie wydawało mi się szczególnie atrakcyjne, kojarzyło mi się z, z, z babcią. Nie żeby to było coś złego, ale nie, nie przyszło mi do głowy w moim dorosłym życiu, żeby sobie ugotować kompot. A kiedy usłyszałam, że kompot, szczególnie kompot z gruszek w ogóle, jest bardzo, bardzo prozdrowotny i dobry, to postanowiłam się skusić, akurat tak było, że. Miałam w domu dużo owoców, które były u kresu swego życia. To jest też bardzo fajna, fajna opcja, żeby te owoce po prostu wykorzystać. I tak przygotowałam pierwszy mój kompot, co prawda, z moreli, a ostatnio z gruszek. Polecam Wam dodać do niego jakieś aromatyczne przyprawy, ale Karo mówi, że nie jak karo, tylko karo od medycyny chińskiej. Tak tylko wam daję znać. Dużo z tych karo w moim życiu, nie, nie ukrywam. Żeby nie szaleć z wszystkimi przyprawami świata, tylko wybrać sobie na przykład jedną i tutaj może nam się fajnie sprawdzić, nie wiem, goździk. Super jest też rzucić sobie plaster, plaster imbiru, bo to też jest taki, taki podkręcający smak, no i maksymalnie zdrowy. Składnik i medycyna chińska mówi, że to jest napój, który świetnie nawilża płuca, a to jest istotne w tym czasie. No, Kwestia dbania o płuca, myślę, że w perspektywie ostatniego roku półtora jest dosyć istotna, ale my też chronimy się przed różnymi infekcjami, glutami i przeziębieniami. Następna rzecz dalej w temacie jedzenia to jest słuchajcie tempech. Ja o tempechu słyszałam. Już od bardzo, bardzo dawna. Zdarzyło mi się parę razy go jeść w jakichś restauracjach, ale szczególnie jakby, nie wiem, nie był to, nie był to produkt, który znajduje się w, moim, w mojej spiżarni, w mojej lodówce na co dzień. Zdecydowanie z produktów sojowych, tak, bo tempech jest soj, Zaraz wam powiem dokładnie, co to, co to jest. Wybierałam tofu i tofu nadal uwielbiam, ale powiem Wam, że ostatnio mam Mówiąc po prostu o na ten tempech, dowiedziałam się ostatnio w ogóle, że tempek wywodzi się z kuchni indonezyjskiej i jest to nic innego jak sfermentowana soja. Także jest on bardzo, bardzo bogaty w substancje odżywcze, zawiera dużo białka, ale też w ogóle żelazo i witaminy z grupy B, także jest super substytutem. Mięsa i nie mówię po prostu o tempechu, tylko chciałabym Wam polecić konkretny produkt, bo jest taki bardzo fajny sklep w ogóle w Warszawie na alejach ujazdowskich, ale oni też mają swój, swoją hurtownię online. On się nazywa Terawege i mają fantastyczne zaopatrzenie. I tam zarekomendowano mi tempech czeski. Ja go Wam podlinkuję, bo mam, znalazłam dokładnie ten, ten konkretny, bo to chodzi o ten konkretny. I potem się okazało, że wszyscy koneserzy kuchni roślinnej uważają, że to jest najlepszy tempeh na świecie. Nie umiem Wam opisać, jaką smakuje, to trzeba spróbować, ale moja ukochana kanapka wrześniowa, którą Wam teraz przemycę, po prostu tempeh jest jej królem. I mamy pyszniutki chlebek rzemieślniczy, jak wiemy z poprzedniego odcinka Holistycznych Inspiracji, jest to bardzo ważna rzecz też w moim życiu. Posmarowany z jednej strony musztardą, druga kromka posmarowana serkiem z nerkowców od Wegesiusr, na przykład tym z czarnuszką, i na to plasterki tempechu, sałata, pomidor. Słuchajcie, to jest po prostu kosmos. Nawet zdarzyło mi się zjeść sam tempek z musztardą. A najchętniej przygotowuję go w taki sposób, że kroję go na mniejsze, na plasterki, potem jeszcze na takie małe kosteczki, lekko podsmażam albo grilluję i używam jako takich skwarków i taka, taki mój obiad absolutnie leniwca. To są ugotowane ziemniaki utłuczone z jogurtem na pire, na przykład ugotowane jeszcze z jarmużem, żeby było trochę zieleniny. i na to skwarki z stępechu. I mamy pełnowartościowy posiłek. Jeszcze jak mi się chce, to do tego grilluję cukinię na patelni albo w piekarniku i powiem wam szczerze, jest to po prostu coś Boskiego. Także nie spodziewałam się, że spędzę tak dużo czasu podczas tego nagrania y, opisując wam konkretne przepisy z mojej kuchni, ale naprawdę ten wrzesień upłynął mi pod hasłem tych wszystkich dań y, i tych smaków. Y, nie myślcie sobie, że kończymy, bo jeszcze jesteśmy nadal w świecie jedzenia, tylko ja muszę się napić, bo sporo, sporo, sporo z Wami rozmawiam. Mm. Czy to jest OK? Że robię przerwę na, na łyka wody? Mam nadzieję, że tak. Kolejna rzecz, kolejne odkrycie, też ono miało miejsce w sierpniu, ale osadziło się w mojej rutynie we wrześniu i są to tak zwane coconut aminos i to jest coś, o czym pewnie większość z was nie słyszała, choć mogę się mylić, więc wtedy wybaczcie mi. Jest to nic innego, jak alternatywa dla sosu sojowego, która jest niskosodowa, po prostu zawiera mniejszą ilość soli. Czy to jest konieczne? Nie. Czy to jest fajne? Myślę, że tak. Ja słyszałam o tym od lat, bo gdzieś tam, obserwując wielu różnych blogerów jedzeniowych, to zaczęło się pojawiać parę lat temu i właśnie będąc w terawego ostatnio. Mm, Zobaczyłam kokonat Aminos i stwierdziłam, że sobie je kupię, szczególnie, że ja bardzo lubię sos sojowy, lubię doprawiać, nie wiem, też zupy sosem sojowym i, i robiąc sobie jakiś, nie wiem, smażony ryż, makaron, on pojawia się w mojej kuchni, czy nawet robiąc skwarki, podsmażając sobie tempech, czy podsmażając cukinię, lubię na koniec tak to wszystko skarmelizować, choć jest to prawdopodobnie złe słowo, ale podkręcić to na koniec właśnie sosem sojowym i... Zdecydowałam się na wypróbowanie kokonat Aminos właśnie dlatego, że mają mniejszą ilość sodu i jest to po prostu nic innego jak sos wytwarzany z nektaru kokosowego, który dojrzewa w beczkach, jest suszony i zmieszany z solą morską. Także jest to też fajna opcja, bo o tym zapomniałam powiedzieć, dla osób na diecie bezglutenowej ponieważ sos sojowy zawiera gluten, jest tam pszenica, także to jest fajna alternatywa, no a przy okazji fajnie jest też jeść trochę mniej soli, co nie? Tak, tak uważam. Wychodząc z jedzenia, wchodząc w picie i, i kończąc tym samym cały ten dział foodowy, nie mogłabym nie powiedzieć o kawie. Kocham kawę, no ta kawa jest po prostu w podcaście non-stop, ja po prostu się śmieję, że nie wiem, jakie jeszcze tematy wymyślę, ale pewnie ta kawa wróci. Niemniej Nauczyłam się robić przepyszną kawę w domu i odkryłam, że można robić bardzo dobrą kawę speciality w domu bardzo małym wysiłkiem i kosztem. I jest to kawa, o której Wam mówiłam na Instagramie, także tym bardziej polecam Wam śledzić, bo ja tam znacznie wcześniej zdradzam, co, co, będzie, co mnie tam inspiruje. I jest to kawa z Dripera V60, którą y, możecie. Y, po prostu robić bezpośrednio do kubka albo do specjalnego dzbanka. Ja akurat mam taki dzbanek. Do tego potrzebny wam jest filtr, pyszna kawka i młynek. Ważna rzecz, właśnie, żeby mieć swój domowy ręczny młynek, nie taki z ostrzem, wiecie, jak blender, tylko taki. Um, to się chyba nazywa z żarnami, ale mam nadzieję, że nie powiedziałam teraz jakiejś głupoty. W każdym razie ja sobie ręcznie mielę moją kawę i przygotowuję zgodnie z instrukcjami. Um, Taki napój, też nie będę wam mówić o proporcjach, bo to jest wszystko do wygooglania. Są. Uniwersalne zasady tego, ile kawy należy zmielić, jak grubo i na jaką ilość wody, w zależności od tego, jaka jest to metoda. No, ale ja tutaj nie jestem akurat ekspertką od tego tematu, ale mogę Wam powiedzieć, że po prostu ta kawa wychodzi ekstra i ja też bardzo lubię czarną kawę, bardzo lubię czarną kawę w tej pierwszej części dnia po śniadaniu i kawa przelewowa jest moim zdaniem super, jest delikatna w smaku, jednocześnie zawiera dosyć dużo kofeiny, więc jeżeli to jest Wasz cel, to, to myślę, że to jest dobra. To jest dobra opcja. No i przede wszystkim wykonana metodą specialty, metodą taką uważną i z dbałością o szczegóły. Ona może smakować jak tysiąc różnych rzeczy. Te kawy mają wspaniałe profile smakowe i to nie wynika z tego, że one leżą w, wiecie, w orzechach i w czekoladzie całymi dniami. Tylko to są naturalne olejki eteryczne, które są wydobywane z, z tej kawy poprzez metodę parzenia. I to jest dla mnie fascynujące, że istnieje sobie owoc, jakim jest kawa i on ma smak porzeczki, smak nugatu i tak dalej, tak dalej. I teraz taka ciekawostka ode mnie, że ja przez lata byłam jestem nadal w sumie poniekąd wierna kawie z Brazylii, ponieważ uwielbiam Uwielbiam takie wszystkie czekoladowe, właśnie nugatowe klimaty. Nigdy nie byłam fanką kawy z Afryki czy nawet z Ameryki Środkowej, bo ona jest często bardziej taka owocowa, kwiatowa. No te afrykańskie szczególnie. W ogóle wiem, że strasznie szybko mówię, ale jakoś tak czuję, że yy, czuję, czuję dobry flow i właśnie tę kawkę sobie piję. I teraz będzie trochę hałasu, bo muszę wyjąć moją kawę, bo ważna rzecz, żeby przechowywać kawę w miejscu, gdzie nie ma dostępu do, do powietrza. I tutaj lekkie grzech, grzechotanie, ale chciałam wam tę kawę. Pokazać, opowiedzieć o niej, dlatego że nie mogłam jej znaleźć na stronie. Postaram się ją podlinkować. Nie wiem, czy to była jakaś edycja limitowana, ale słuchajcie, jest to kawa z Kostaryki. Ona się nazywa El Igueron, Higueron się pisze, i ma profil smakowy: owoce kandyzowany miód piernik. Słuchajcie, ona naprawdę tak smakuje. Ona jest zapachem świąt. Ona jest po prostu przepyszna. I jak ja ją po raz pierwszy zrobiłam, to nie mogłam uwierzyć w to, że ja wydobyłam te smaki, że ja, która nie zna się na robieniu kawy, udało mi się sprawić, że, że to czuć, bo, bo jest to po prostu coś przepysznego. A już mam napisane, że to jest, że to jest palarnia Hard Beans. O! Słyszycie? No, wiadomo, że słyszycie. Więc e, oczywiście kwestia smaku kawy jest totalnie indywidualna i ja nie powiem Wam, że to jest najlepsza kawa na ziemi, ale ja uważam, że jest pyszna, więc dobra. Podzielę się, podzielę się. Dziękujemy bardzo serdecznie za y, pierwszą część, jaką jest y, jedzenie i widzie. I teraz y, chciałabym przejść do takiego działu y, wellnessowego czyli takiego związanego z dbaniem o siebie, bo tak się składa, że właśnie we wrześniu wprowadziłam kilka ciekawych, ciekawych rzeczy i one mi bardzo, bardzo się sprawdziły i pierwsza z nich jest to praktyka, o której słyszałam od lat, którą kiedyś próbowałam wprowadzić do swojego życia, ale dopiero Niedawno za sprawą Karo Domarańczyk, o której już opowiedziałam w tym odcinku, chociaż nie, chyba tutaj nie mówiłam, która niedługo będzie gościniem podcastu, mamy już nagrany odcinek. Karo jest lekarką medycyny funkcjonalnej, która mi bardzo pomaga w zadbaniu o moje zdrowie i zarekomendowała mi parę praktyk, między innymi właśnie dwie z nich będą tutaj za chwilę przeze mnie omówione, i pierwszą z nich jest płukanie ust olejem. O co chodzi? Zaczyna od praktyki. Wygląda to tak, że każdego poranka prze, po, w momencie, kiedy się budzę, nie sięgam tak jak przez całe swoje życie po wodę, tylko najpierw idę do kuchni, ale ta rzecz może stać u was w pokoju, to nie ma znaczenia. I biorę sobie do buzi łyżeczkę oleju kokosowego. Spokojnie, spokojnie, trzymajcie się, to nie, nie będziemy go jeść. W każdym razie traktuję go jak. Mm, odświeżacz do... nie odświeżacz, jak się mówi? A, płyn do, płyn do płukania jamy ustnej, tak. I po prostu chodzę sobie po mieszkaniu i sobie ten mm, 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 olej trzymam w buzi. Jakby, to chodzi o takie ssanie, tak jakby aktywne płukanie, płukanie zębów. Ja w tym czasie sobie ogarniam tam twarz, myję buzię, wstawiam yy, wodę na, na, na gorącą wodę. I minimum chodzę z tym dwie minuty, bo taką mam rekomendację, ale z tego co czytałam, to im dłużej, tym lepiej jakby spokojnie można dotrzymać do 15 minut. Następnie wypluwam ten olej, także niczego nie połykam broń boże. I dopiero wtedy myję zęby i po umyciu zębów sięgam po mój pierwszy płyn po napój, czyli po ciepłą wodę. Też ważne, żeby pić ciepłą wodę, kochani, nie pijmy. Czy znaczy w ogóle super, że pijemy coś po przebudzeniu, ale lepiej, żeby to nie była zimna woda, tylko ciepła woda. To też taka. Taka, taka wskazówka z medycyny chińskiej. I teraz dlaczego mamy to robić? Generalnie badania pokazują, że stan jamy ustnej wpływa bardzo, ale to bardzo, na kondycję całego organizmu, i wykazano, że wiele poważnych chorób rozpoczyna się właśnie w jamie ustnej i od niekorzystnych zmian w niej. To taka strona bardziej naukowa. Druga rzecz, mam rekomendację od ekspertki, więc tego nie podważam. A trzecia rzecz jest taka, że jak ja sobie próbowałam to wytłumaczyć tak na chłopski rozum przysłowiowy, to budzimy się często rano z niesmakiem, a ten niesmak, ta, ta gorycz, ten gapeć jest wynikiem, jest jakby, świadczy o tym, że w naszej buzi jest dużo jakichś bakterii czy jakichś innych nieprzyjemnych drobnoustrojów, no, które przyszły z naszego wnętrza. Wow, w ogóle najlepszy opis w moim życiu. I w momencie, kiedy sięgamy po wodę, to my te wszystkie rzeczy połykamy i z powrotem je ładujemy do naszego organizmu. Więc jest to całkiem logiczne, że używając takiego naturalnego płynu do płukania. My najpierw wypluwamy te wszystkie badziewia i dopiero potem sobie pijemy wodę. Ma to sens? Moim zdaniem ma to sens. Bardzo, bardzo Wam polecam. I jeszcze ciekawostka, że jest to praktyka, która się wywodzi z medycyny ajurwedyjskiej. Ajurwedy ja też kocham. Mam nawet o tym odcinek jeden czy dwa. Chętnie do niego wrócę. Jest to ogólnie najstarszy na świecie system medyczny, który pochodzi z Indii. Kwoli ciekawostki. Kolejna rzecz z działu wellness są to kąpiele w soli Epsom znowu. To jest taki wellnessowy trik, o którym słyszałam od bardzo, bardzo dawna, czyli właśnie o kąpielach z tą oto solą. Po pierwsze, sól Epsom. Co to jest? Sama nie wiedziałam. Jest to generalnie sól angielska, sól kwasu siarkowego i magnezu, nieorganiczny związek chemiczny kwasu siarkowego i magnezu. Właśnie powiedziałam dwa razy to samo. Gratuluję. W każdym razie też dodam jako ciekawostkę, bo mnie to, ja, ja lubię takie fun facts, że jest to po prostu sól, która wywodzi się z miejscowości Epsom w hrabstwie Surrey w Anglii. I dlatego właśnie y, tak na nią mówimy, ale możecie znaleźć też sól Epsom pod hasłem sól gorzka albo sól angielska, to też Wam y, dodam. Po co to robimy? Taka kąpiel z taką solą ma działanie rozluźniające, odprężające, działa przeciwzapalnie i ogranicza działanie, wydzielanie sebum. Także ja na to też mówię sól magnezowa. To jest takie, takie też chyba pojęcie, które się utarło. Staram się brać taką kąpiel jak najczęściej, przynajmniej raz w tygodniu. Po prostu napełniam sobie wannę wodą i wsypuję tam tej soli. Trochę, no wiecie, znam osoby, które wsypują kilogram na jedną kąpiel, ale mm, wydaje mi się, że jest to mimo wszystko mało, mało realistyczne. Przechodzimy dalej. Moim odkryciem wrześniowym, jak każda rzecz, bo chyba wszystko zaczynam stwierdzeniem moim odkryciem, ale dosyć sporo było tych odkryć, to był dzień, kiedy się nie wyspałam, kiedy nie czułam się najświeżej, bo powiem wprost byłam na imprezie. I trafiłam na. Trafiłam, poszłam na zapanowane wcześniej warsztaty jogowe, w ogóle z Magdą. Z Magdą, Madalena Yoga to były fantastyczne warsztaty. Naprawdę, polecam Wam serdecznie. W każdym razie to był trzygodzinny wycisk, trudne ćwiczenia oddechowe, wycisk na Macie, i ja Wam powiem, że czułam się potem jak nowonarodzona. Przygotowując się do tego odcinka, zaczęłam jednak sobie googlać tą całą ideę ćwiczeń na niewyspanie czy na Nazwijmy to kaca. No, i tam jakby specjaliści mówią, że to nie jest taki dobry pomysł, że jednak wypadałoby delikatniej podejść do, do siebie i, i nie, nie zajeżdżać się na siłowni po, po, takiej, po jakimś takim większym wysiłku, jakim jest impreza, czy też niewyspanie. I że głównym, jakby głównym powodem, dla którego dużo osób jednak poleca jakiś wysiłek fizyczny, na takie przypadłości, jest nie to, że my wypacamy ten, nie wiem, ten alkohol i te toksyny, tylko po prostu wydzielają się w naszej, w naszym organizmie endorfiny, tak? czyli hormony szczęścia. Więc nawet jeśli to jest ten powód, to uważam, że ma to sens, bo powiem Wam, że ja zazwyczaj mam tak, że jeżeli zarwę noc, to, to może być nawet pierwsza w nocy, druga w nocy to już jest późno, już nie mówiąc o trzeciej czy czwartej. Ja czuję na sobie skutki tego przez tydzień. Jakby jest mi, jestem zmęczona, ospała, mam gorszy humor i bardzo trudno jest mi to wyregulować, Szczególnie, że ja śpię ogólnie bardzo, bardzo dużo. I ku mojemu zdziwieniu, po przespaniu 4 godzin, co dla mnie jest absolutnie niewyobrażalne, ja po tych 3 godzinnych warsztatach byłam jak nowonarodzona, miałam zresetowany rytm dobowy, nie chciało mi się spać, poszłam spać o normalnej porze, wstałam o normalnej porze kolejnego dnia i cały tydzień był bez zmian, tak jakby wcale nie miało miejsca to wydarzenie. Także to taka wskazówka, może dla Was jakiś pomysł, żeby to u siebie ztestować. Zostawiam to tutaj. Ostatnia rzecz z działu wellnessowego to jest. Chciałam powiedzieć, że moje odkrycie, ale nie powiem tego, bo mówię to za każdym razem, jest to dziewczyna, o której słyszałam od wielu osób. To jest joginka YouTube'owa. Ja też od lat jestem wierna, jakimś tam swoim ulubieńcom. Niemniej od jakiegoś czasu chciałam stestować workoutów z Kat Mefan. Ja też bardzo lubię takie krótkie i dosyć intensywne praktyki jogi na co dzień, dlatego że Lubię robić je rano, a wtedy zazwyczaj już jestem głową w jakiś dalszych obowiązkach. I dla mnie takie 15-20 minut to jest coś idealnego. Skończyły mi się opcje właśnie wśród moich faworytów i postanowiłam zestować kat, i teraz mała przerwa. Słuchajcie, bo <noise> dzisiaj po raz pierwszy mam taką notatkę na komputerze, jak do was mówię. Wcześniej zazwyczaj to było na w jakimś notesie i wpisałam kat mefan. To się pisze Cat mefan, <noise> a mój komputer. Poprawił mi to na kat przez K i zamiast mefan na muffin, <noise> więc bardzo mnie to bawi, bo widzę właśnie kat-muffin. I teraz muszę wrócić do wątku. A, no więc super jest to, że jej workouty ma bardzo dużo fajnych, krótkich ym, praktyk, ale jednocześnie one są bardzo intensywne i mi najzwyczajniej, najzwyczajniej w świecie odpowiada jakaś tam y jej vibe. Mówiąc kolokwialnie, i to jest chyba najbardziej y, istotne, jeśli chodzi o ludzi, którzy uczą nas jogi, czy, czy chociaż w sumie tak jest ze wszystkim, nie? Jakby, czy nawet z podcasterami, nauczycielami, y, że czyjś głos nam odpowiada, tak? czyjś, czyjaś barwa, czyjaś melodia, czyjaś energia, albo z nami gra, albo nie. I Kat bardzo mi się podoba, i pomyślałam, że jeżeli szukacie jakiejś inspiracji, to, to zachęcam bardzo. Zostały nam jeszcze rzeczy takie kulturalne i powiedzmy modowe, ale w ramach mikro przerwy chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli słuchacie podcastu regularnie, jeżeli go lubicie, to będzie mi bardzo, bardzo miło, gdy znajdziecie chwilę na wystawienie mu recenzji. Jeżeli słuchacie mnie na iTunesie, w aplikacji podcasty na iPhone'ach, to tam możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów opinii. Dzięki temu podcast jest promowany, trafia do szerszego grona odbiorców i jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Ale ja też to często mówię, ale jeżeli coś nam służy, uważamy, że coś jest ważne, że coś jest dobre, to fajnie jest szerzyć to dalej. Na Spotify możecie mnie zaobserwować, a na YouTubie zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i obejrzeć wszystkie wywiady, bo my nagrywamy też wideo, kiedy są ze mną goście. Także to taka informacja, Ode mnie. Kultura. Kultura to jest bardzo bliska mi rzecz, prawie tak bliska jak jedzenie, i dzisiaj z uśmiechem na twarzy rekomenduję Wam jeden z moich ukochanych seriali. Wierzę, że jest wśród Was duże grono osób, które też już ten serial mają za sobą, bo on jest po prostu genialny. A jeśli nie, to tym lepiej zazdroszczę Wam, musicie go obejrzeć od zera. Wow. Jest to serial Sex Education, mówię o sezonie trzecim, dlatego że. To on właśnie miał teraz swoją premierę. Jest to serial Netflixa. Jest to serial brytyjski. W ogóle dzisiaj dużo jest takich brytyjskich inspiracji, mam wrażenie. Sporo, sporo, sporo jest nawiązań. Jest to serial, który wyszedł parę lat temu. On mówi tak o edukacji seksualnej. On mówi o dzieciakach w wieku szkolnym, takim 17 -latko, 17 -latkach, takich 17-latkach. I jest to rzeczywiście serial, który w dużej mierze odnosi się do tematów. Seksu, ale też no właśnie związków, relacji i w ogóle psychologii i poszukiwania siebie. To jest po prostu serial o życiu, to jest to jest wybitny serial o życiu, który ja się zawsze śmieję, trochę przez łzy, że życzyłabym sobie mieć takie materiały. Kiedy byłam właśnie w tym wieku, kiedy byłam dzieckiem, kiedy oglądałam przeróżne, przeróżne seriale i programy, fantastyczne poniekąd, ale takie, które stworzyły mi pewne nierealistyczne wzorce życia, w tym w odniesieniu do relacji czy seksu, tak jak na przykład, nie wiem, plotkara czy seks w Wielkim Mieście. Kocham te seriale, nadal uważam, że są wybitne, ale sex education to jest po prostu wyższy poziom. Zdaję sobie sprawę, że ten trzeci sezon, bo też rozmawiałam z wieloma osobami, on jest trochę taki moralizatorski i mocno dydaktyczny, porusza mega ważne tematy, jakby społeczne. Ale trochę już, trochę już taki właśnie mam moralizatorski wydźwięk. Powiedziałam już to? Powiedziałam moralizatorski? Nie pamiętam. Niemniej przepiękne zdjęcia, wybitna gra aktorska, super obsada. Super scenariusz jest ciekawy, jednocześnie trzyma w napięciu, bo jest dużo różnych perypetii, ale ma niesamowity, niesamowity przekaz. Także uważam, że jeżeli macie znaczy każdy powinien go obejrzeć, ale posuńcie go waszym nastoletnim dzieciom. To jest serial dosyć taki yy, mocny, jeśli chodzi o różne właśnie sceny erotyczne czy teksty, ale z drugiej strony jakby oglądanie słodkich, uroczych seriali to jest jedno, a finalnie dzieciaki czerpią wiedzę chociażby w zakresie jakiejś tam edukacji seksualnej z dziwnych źródeł, więc czemu by tego nie połączyć? Nie uważam, że to jest całkiem spoko opcja, więc polecam Wam bardzo, bardzo, bardzo i w ogóle szukam rekomendacji serialowych, więc jakbyście chcieli mi polecić jakiś serial, to może zapytam o to na Instagramie niedługo, bo, bo chętnie pooglądam coś nowego, bo jestem, jestem na przedostatnim odcinku, a już wam o tym mówię. Drugą rzeczą z działu kultury będzie Madryt. Słuchajcie, no też mogliście widzieć na Instagramie. Ja byłam w Madrycie przez dwa i pół dnia <noise> z moją przyjaciółką Mają. Mają poza ramami. To był cudowny, spontaniczny pomysł i naprawdę fantastyczny wyjazd. Ja, nie wszyscy wiedzą, mieszkałam w Madrycie przez pół roku. To było cztery lata temu. To był najlepszy czas w moim życiu. Naprawdę wspominam to niesamowicie pozytywnie. Szalony, szalony czas, ale piękny. I miło było powrócić tam po, po, tylu, po tylu latach. Wiele się zmieniło. Madryt dla mnie wcześniej był trochę taki zacofany. Na przykład, w, też nie chcę obrażać, ale mi się wydawało, że jest tam dosyć słabo, jeśli chodzi właśnie o jakieś takie kawiarnie speciality czy... Jakieś gastronomiczne nowinki, ale wiele się zmieniło i Madryt trzyma poziom. Także od strony jedzeniowej, oczywiście, możecie wszystko zobaczyć na, na Instagramie, w moich wyróżnionych relacjach, jeżeli szukacie rekomendacji jedzeniowych. Także kawka i jedzenie naprawdę wyszły nam super, ale przede wszystkim spędziłyśmy ten czas z kulturą i spełniło się moje ogromne marzenie, czyli wyjazdu do, do Madrytu, ale też do wielu innych miejsc, które na pewno nas czekają, właśnie z Mają, bo Mają jest historyczką sztuki i powiem Wam, że. Zwiedzanie muzeów z osobą, która się na tym zna, z takim osobistym przewodnikiem, to jest po prostu istny przywilej, to jest zupełnie inne doświadczenie. Ja byłam w tych muzeach wielokrotnie, tam mamy Muzeum Prado słynne, mamy Muzeum Reina Sofia, mamy Muzeum Thyssen-Bornemisza Thyssen i tam są tak wielkie zbiory, że zwiedzanie takiego miejsca jest dosyć męczące i jest też trudne, trzeba się do niego przygotować i dla osoby, która lubi sztukę, ale nie do końca się na niej zna, tak jak ja, no, Jest to spore wyzwanie, też muzea są bardzo nużące, prawda? Więc powiem Wam szczerze, że jeżeli macie jakiegoś znajomego, który to lubi, to zwiedzanie z nim to jest po prostu luksus, naprawdę luksus. I kiedy przechadzasz się po muzeum, po, po muzeum i ta osoba zwraca Twoją uwagę na to, co najważniejsze, albo odpowiada na Twoje pytania, czy pokazuje Ci jakąś ciekawostkę. Także tym, co było dla mnie tak naprawdę najważniejsze w tym wyjeździe, to były dwa dni, przez które ja się naładowałam inspiracją. Odłączyłam się od tego, co robię na co dzień, więc nie pracowałam, ale też trochę oderwałam się od tego świata, w którym siedzę, czyli tego bardziej związanego właśnie ze zdrowiem, z wellnessem, ze świadomością, ze, ze zrównoważonym rozwojem. Wow, już przyspieszyłam ostro w tym ostatnim zdaniu. I... Otaczałam się pięknem, otaczałam się czymś nowym, odświeżającym, ale czymś, co jednocześnie od zawsze bardzo mnie kręciło, bo interesowała mnie od niepamiętnych czasów sztuka. Jestem wielką estetką, więc możliwość podziwiania sztuki jakby Przeniesienia się trochę do takiej innej krainy, ale też chodzenia po różnych galeriach, chodzenia po przepięknych wnętrzach, przepięknych ulicach było dla mnie taką niesamowitą ładowarką. I nie wiem, czy to dla Was jest coś, z czym Wy się utożsamiacie, ale po pierwsze zmiana otoczenia w ogóle jest dobra dla wszystkich, a po drugie ym, trochę wyjście poza ten światek, w którym... Żyjecie na co dzień i zrobienie czegoś tak po prostu dla siebie, dlatego że, że przecież ja zawsze kochałam sztukę, że przecież ja zawsze kochałam wnętrza, a niekoniecznie poświęcam na to dużo czasu na co dzień. Nie wiem, czy, nie wiem, czy rozumiecie to, co chcę tutaj przekazać, ale dla mnie na pewno był to, był to wyjątkowy czas i polecam Wam serdecznie to uczucie. Zostały nam, zostały nam dwie rzeczy. I pierwsza z nich, obie są w ogóle z działu takiego modowo akcesoryjnego. I pierwsza z nich to jest Nausznica. Ja w ogóle mam śmieszną historię, bo myślałam, że ją zgubiłam dwa dni temu, i dzisiaj nad ranem ona spadła z mojego łóżka na ziemię. Więc, więc Nausznica jest ze mną. Słuchajcie, to jest, taka, to jest taka obręcz, którą zakładamy sobie na ucho, i ona udaje kolczyk. I to jest coś genialnego, bo ja od bardzo, bardzo dawna chciałam mieć kolczyk taki właśnie wyżej na, nawet na chrząstce, ale słyszałam, że nie jest to najlepszy pomysł, przekuwać sobie chrząstkę. Trochę się bałam, jak to jak moje ciało zareaguje. I nagle okazało się, że istnieje coś takiego jak nausznica. Więc ja jestem po prostu zachwycona, noszę ją codziennie. Uważam, że bardzo fajnie tak podbija luk, że tak powiem i ta nałóżnica, którą, yy, którą mam jest z marki Jag albo Jag pisze się Jag y -G. i jeszcze Wam chciałam powiedzieć, bo tutaj sobie ją otwieram yy, tak, jest wykonana ze srebra 925 i złocona 24 karatowym złotem i ta, którą ja mam to jest XS, ale w ogóle oni mają super fajne różne rzeczy, także yy, polecam Wam, jeżeli chcecie mieć kolczyki i bez robienia kolczyków, no i ostatnia rzecz, to też będzie rzecz modowa, to jest coś, co mogliście widzieć na wielu, wielu, wielu zdjęciach, bo kupiłam sobie okulary i to są okulary ze strony Pan Pablo. W ogóle bardzo fajny sklep, bo jest tam dużo takich marek sustainable, czyli właśnie marek zrównoważonych, etycznych. I chciałam nowe okulary, ale chciałam, żeby one były trochę lepszym wyborem, a nie kolejnym śmieciem. I słuchajcie, zamówiłam okulary z, zrobione z recyklingu. I to jest ekstra. One są zrobione z plastiku z recyklingu, też nadają się do ponownego przetworzenia. Także ekstra, 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 ekstra. I teraz ciekawostka jest taka, że nazwa firmy pisze się SZADE, S-Z-A-D-E, a czyta się y Zaid. Zaid. Także y fajnie, fajnie ktoś sobie wymyślił. Kochani, to są już wszystkie inspiracje. To są już wszystkie inspiracje z września, ale nie mogę zapomnieć o tym, że nie powiedziałam wam jeszcze o fundacji. Jak wiecie, ja od stycznia przekazuję co miesiąc 10% zysków ze sprzedaży w moim sklepie internetowym. Jakiejś ubranej fundacji. I to zazwyczaj jest połączone z tym, jaki jest motyw przewodni danego miesiąca. I najpierw, jeszcze kwoli wyjaśnienia, mam sklep online, który nazywa się karolinasobańska.com, ukośnik sklep. I tam dostaniecie przeróżne moje produkty elektroniczne. Są tam e-booki, takie jak foodbook, czyli moje ukochane, zdrowe, proste przepisy roślinne. Ja go zrobiłam dwa i pół roku temu, ale nadal korzystam z tych samych przepisów, więc zapraszam serdecznie. Są holistyczne Pozdrowienia, czyli taka moja filozofa, filozofia zdrowego stylu życia. Ja go wydałam rok temu w sierpniu. Jest też codziennik w wersji elektronicznej. Dostaję dużo pytań o ten papierowy. Nie jego nie ma i na razie nie planujemy, żeby był, ale jest w wersji elektronicznej. To jest 165 pytań każdego dnia inne. Jest to roczna podróż przez naszą głowę i serce. Są to pytania takie samorozwojowe, w, przygotowane w oparciu o narzędzia psychoterapeutyczne i coachingowe. I to jest to przeprowadzenie nas przez taką trochę formę autoterapii, gdzie mówimy o emocjach, o relacjach, o szczęściu, o zdrowiu, o planach i wielu, wielu innych. Także to jest produkt, który jest bardzo, bardzo, wszystkie są bardzo bliskie mojemu sercu, ale jest to narzędzie, które też... Um, ma niesamowite działanie, ja korzystam z niego od stycznia, i jeżeli kupujecie go w wersji elektronicznej, to po prostu do tego y, wystarczy wziąć sobie jakiś zeszyt i te pytania w tym zeszycie zapisywać, a raczej odpowiedzi na nie, dlatego że tutaj kluczowe jest pisanie odręczne. Także to, że to jest elektroniczne, niczego nie zmienia. Co więcej, jest fajne, o tyle, że możecie mieć to zawsze ze sobą. Do tego notes i lecimy z pisaniem. I jeszcze jest jedna rzecz na mojej stronie i jest to e-book o moich porannych rytuałach. Który wydałam, chyba to było w tym roku, tak, w tym roku w kwietniu. Także zajrzyjcie sobie, jeżeli coś Was interesuje. A fajne jest to, że kupując te rzeczy w, w, w październiku, tak, w październiku, a wcześniej powiedziałam we wrześniu, w październiku, możecie wesprzeć szczytny cel. I jest to tym razem Fundacja Bądź. Jest to w ogóle fundacja bardzo bliska mojemu sercu, bo miałam przyjemność z nimi współpracować przy Kongresie Medycyny Integralnej. Ale zacznijmy od tego, że w ogóle mm, październik jest miesiącem świadomości raka piersi, a właśnie Fundacja Bądź zajmuje się między innymi tematami, czy znaczy w dużej mierze tematami onkologicznymi. Mm, I teraz wam przeczytam, że. Fundacja Małgosi Braunek Bądź wyraża społeczną potrzebę głębokiej reformy medycyny onkologicznej w Polsce, promuje i wspiera zintegrowane podejście zarówno do zdrowia, jak i do choroby, zainspirowana filozofią życia Małgosi Braunek i jej osobistym doświadczeniem choroby nowotworowej. Nadrzędnym celem Fundacji Bądź jest reforma medycyny onkologicznej w Polsce, począwszy od profilaktyki poprzez zintegrowane metody leczenia, po rekonwalescencję i zapobieganie nawrotom choroby. Są one realizowane poprzez stymulację dialogu i współpracy w środowisku medycznym oraz konkretne działania takie jak tworzenie wiarygodnych źródeł informacji dla pacjentów i lekarzy, organizację różnego typu warsztatów, wydarzeń i akcji edukacyjnych wspierających chorych. Także no ja się pod tym wszystkim podpisuję. Jest to holistyczne, zintegrowane podejście do zdrowia. Ja też miałam przyjemność przygotować taki materiał z ich kongresu medycyny integralnej ponad dwa lata temu. Polecam Wam serdecznie, ale też rozmawiałam zarówno z Oriną, która jest, z Oriną Krajewską, która jest prezeską, rozmawiałam z, dwukrotnie w podcaście z dr Elżbietą Dudzińską na tematy bardzo ważne, zdrowotne, na przykład o oddechu, co, co wydaje mi się, że jest obowiązkowym punktem do odsłuchania, obowiązkową pozycją. W każdym razie ja z ogromną przyjemnością dołożę też swoje trzy grosze. Także, jeżeli chcecie wesprzeć mój podcast i przy okazji Fundację Małgosi Braunek, bądź to zapraszam Was na karolinasobańska.com Ukośnik Sklep. Kochani, to już by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, o inspirację września. Ja powoli czuję, że tracę głos, bo sporo chyba powiedziałam dzisiaj w tym odcinku. Jak zawsze przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Wy na co dzień znajdziecie mnie na um, Instagramie Karolina Sobańska. Ja się z wami żegnam i słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku, w kolejnej rozmowie, w kolejnym wywiadzie. Do usłyszenia. Cześć.